Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Chociaż płynie do nas nieco cieplejsze powietrze, to zima nadal nie odpuszcza. Dzisiaj, początkowo w nocy, na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Niestety, w ciągu nocy nad regiony zachodnie dotrze kolejny front atmosferyczny. Przyniesie on opady śniegu, a także chmury. Będą to na ogół słabe opady śniegu. Intensywnie popada jedynie na krańcach zachodnich. To będzie mroźna noc w całym kraju, na zachodzie od -2 do -5 stopni, w centrum od -6 do -9, na krańcach wschodnich od -10 do -13 stopni. Do tego powieje dość silny wiatr, może on w porywach osiągać prędkość do 50 km na godzinę. Będzie on powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro początkowo na krańcach wschodnich jeszcze bardzo pogodnie, na pozostałym obszarze Polski pochmurno z opadami śniegu. Te opady śniegu w ciągu dnia będą zamieniać się w opady deszczu. Mogą to być opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. Wraz z wędrówką tego frontu atmosferycznego na wschód będą pojawiać się również mgły i zamglenia. Mróz jedynie na krańcach wschodnich, tutaj -3, -4 stopnie, w centrum -1, a na zachodzie już na plusie, tutaj od 1 do 3 stopni powyżej zera. W naszym regionie dzisiaj wieczorem jeszcze pogodnie. Po niebie będą przemieszczać się niewielkie ławice chmur. Będzie to zapowiedź zbliżającego się frontu atmosferycznego. Mroźna noc w naszym regionie na termometrach od -7 do -9 stopni. Również jutro przez cały dzień utrzyma się delikatny mróz. Na termometrach w ciągu dnia będzie od -1 do -2 stopni. Początkowo bardzo pogodnie, ale w ciągu dnia również do naszego regionu dotrze ten front atmosferyczny. Przyniesie on chmury i opady śniegu. Na barometrach 1017 hektopaskali. Po południu ciśnienie bardzo szybko zacznie spadać. No i właśnie te frontowe chmury, opady śniegu, a także bardzo szybko spadające ciśnienie sprawią, że jutro pogoda niekorzystnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. Byle do wiosny. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.